i widać kogoś ruszyło i ten ktoś się wstrzymał. Wie pan kto? Nie, no skoro. Idiotyczne pytanie, jasne, że pan... Wiem, że tego kogoś ruszyło sumienie. Tak, ale chyba nie do końca. Gdyby sumienie ruszyło go naprawdę mocno, głosowałby za Walencikiem, a on co? No, tylko się wstrzymał. No właśnie, tylko się wstrzymał, czyli czuje się winny. Gryzie go ta poruszona przez proboszcza odrobina sumienia. W takim razie co on zrobi? Pójdzie się napić. Pan by tak zrobił. On pójdzie szukać rozgrzeszenia. Weźmiesz aparat, pójdziesz pod plebanię, będziesz czekał. Jeśli zjawi się tam któryś z radnych, zrobisz mu zdjęcie, rozumiesz? Tak jest. Kto z nich przyjdzie do proboszcza, będzie zdrajcą.